Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Agrohodowca i dzisiaj będzie pierwszy vlog na kanale. Zapraszam do oglądania. A więc ja już sobie wszystko oprzątłem. To jeść mają, wszystko pić. Tutaj kogucik dobrze się trzyma. O tak tutaj. Tak jak mówiłem, przypiórki już przestały nieść jajka. Pierwsze dwa dni było po jednym jajku. Jeszcze smutna wiadomość. Jedna przypiórka nie przetrwała, zdechła. Jakieś problemy były z nią. Pewnie chora była, więc nie na pierwszy. Jakby wam nie polecam hodować z ferm, kupować przypiórek, ponieważ tam o nie nie dbają. No i mogą być problemy po zakupie. Więc teraz przestały się nieść. Ale mam dobrą wiadomość. Silka już zaczęła nieść jajka, to jest jej drugie jajko. Teraz zauważyłem, bo przedtem jajka do lodówki brałem, ale teraz już wiem, to na pewno sobie siądzie i będą małe. Jak się wyklują, to na pewno trochę zostawię, a część na sprzedaż. Więc teraz, nie przedłużając, przechodzimy do konkretnego vloga. Niedawno byłem w lesie, przyniosłem takie tutaj gałęzie. Teraz dam przypiórkom, żeby się czuły jak na wolności. Powkładam je sobie, żeby czuły się inaczej tutaj. Więc teraz myślę, że będą się czuły jak na wolności. Oczywiście nie za dużo, żeby miały trochę miejsca. Jest tu ogólnie teraz 4 przypiórki. I do domu też, do tamtych chińskich wezmę. Dziękuję wam, pod ostatnim filmem miało być 50 łapek, było dokładnie 76, więc sukces. I teraz będzie co 10 łapek więcej, jak będziecie osiągać dany cel. Było również 166 komentarzy oraz 390 wyświetleń, więc bardzo wam dziękuję. Dzisiejszy cel to 60, myślę, że się uda. Widzę, że przypiórkom się podoba, sami możecie ocenić, napisać w komentarzu, jak się też podoba wam. Tutaj otworzę wam klatkę za chwilę. Jeszcze taka informacja, od maja filmy będą się pojawiały częściej, bo teraz mam mało co do nagrywania. Oczywiście pod koniec tak lata będą grzyby nagrywane, live'y będą, streamy, więc zostawiajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. No i jeszcze będą tak od maja filmy rolnicze, takie bardziej o ciągnikach, o polu, gospodarskie, bo teraz to są, o widzicie, hodowlane. No kogut się wcale nie boi, tak podchodzi tutaj. Więc przenosimy się teraz w inne miejsce. Widzicie, mała rybka już trochę urosła. Mówiliście mi, żebym wziął wiórki do budki lęgowej dla tych papug. Już są. Inkubator jest już przygotowany. Za niedługo będą jajka lęgowe. Lęgi się zaczną, bo już czas nastał. A my mamy się teraz zająć przepiórkami chińskimi. Tak jak mi pisaliście, trochę świeżej trawki. Oczywiście nie za dużo. Żeby wszystko zjadły. Mają też trochę słomy oraz trochę wiórek im dałem tutaj do środka. Jakby chciała siąść na jajka czy co, żeby się kąpały w tym. A teraz im damy igły. Te gałązki. Więc ja już im dałem trochę. Tu mają taki zakątek, oczywiście tak samo możecie ocenić, które ładniejsze, to czy to. Będą miały się gdzie kryć. I dzisiaj ostatnia rzecz w tym vlogu. Mam statyw do nagrywania, bo chcę na 500 subskrypcji zrobić Q&A. Teraz jest nas 349, więc wam dziękuję za to. Oczywiście tu jest do luzowania. Można to podnosić. Tu jest wypięcie. To się podnosi, widzicie, na około metr. Więc jest dobry do takich nagrywania tego statycznego. Żeby się kamera nie ruszała tak jak teraz. Będę chciał zakupić nową kamerę do nagrywania, bo teraz telefonem nagrywam. A więc to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobał film, zostawiajcie łapkę w górę. Komentujcie i do następnego. Cześć!